Międzynarodowy Festiwal Muzyki imienia Józefa Świdra już na stałe wpisał się do kalendarza wydarzeń kulturalnych Cieszyna. Pomysłodawcą festiwalu jest chór reprezentacyjny Uniwersytetu Śląskiego Harmonia, który jest jednym z najstarszych zespołów chóralnych na Śląsku. Mam nadzieję, że festiwal się przyjął i że mieszkańcy Cieszyna już wiedzą, kto to był Józef Świder, że był jednym z największych, a na pewno najczęściej śpiewanych na świecie kompozytorów muzyki chóralnej i mieszkał tutaj 20 lat w Cieszynie i był dyrektorem Instytutu Muzyki Uniwersytetu Śląskiego. W bogatym programie festiwalu nie zabrakło w tym roku warsztatów, seminariów, koncertów, spotkań oraz konkursu chóralnego. Po selekcji Rada Artystyczna wybiera zespoły, które zgłaszają się do naszego festiwalu i w tym roku 11 zespołów z Czech, Białorusi i 9 zespołów polskich. Laureaci naszych festiwali, laureaci Grand Prix zdobywają najwyższe laury na świecie i to nas cieszy, że nasze jury nigdy się nie myli. Grand Prix w Cieszynie równa się Grand Prix na świecie. Ostatnio jeden z chórów, który w zeszłym roku uzyskał u nas Grand Prix, wygrał jeden z najbardziej prestiżowych konkursów w Europie, gdzie jurorami byli członkowie zespołu King Singers, czyli tam otrzymali Grand Prix w Cieszynie i w Hiszpanii. Bardzo się cieszymy z tego. Każda edycja festiwalu jest pod innym hasłem. W tym roku organizatorzy zwracają uwagę na śpiew ludowy, który łączy się z muzyką chóralną. Dlatego też jednym z gości był w tym roku Józef Broda. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.